Siema, słuchajcie, w dzisiejszym filmie... dzisiejszy film generalnie będzie trochę smutny, ponieważ mój dom został rozwalony. Tak, jest ze mną dzisiaj Karol. Generalnie, no, chciałem wam pokazać wszystkie rzeczy, które zrobiłem na live'ie, bo live'y są codziennie o 19, pamiętajcie. Ale no jakiś typ rozwalił mi chatę. Ej, w sumie, Karol, ty tego typa stworzyłeś. Możesz przestać beczeć, to ja powinienem, stary, płakać, a nie ty. Kupić grzybki w twoim sklepie. No już nie kupisz, stary, bo mi typ rozwalił chatę całą. Czaisz? A to ty go stworzyłeś, ej, a to twoja podka była, stary. Mega niefajnie, mega niefajnie. Ja nie wiedziałem, że to tak będzie. Kto mi dał podkę? Nie wiem, kto ci dał podkę. Shandy. Shandy ci dał podkę, to wszystko wina Shandy'ego. Ej, nie, no bardzo niefajnie, nie, no dobra, to pomóż Shandy'emu, żeby ponił odpowiedzialność za swoje czyny, żeby... Ej, stary, chodź, ja wam, widzowie, pokażę mój domek, w jakim on jest teraz stanie, to no nie uwierzycie, nie uwierzycie. Fajnie by było, jakbyście zostawili łapkę w górę. Ej, co polecam jest? Ej, stary! Co Karola odcinku to wszystko się wydarzyło. Ej, czemu tu jest tyle villagerów? O siema, co chodzi? Witam was! Oto znowu wy! O, wrócił! Ej, co wrócił. Jest? Ty wróciłeś! Siema. O nie! Właśnie ten typ mi rozwalił chatę! Witajcie w moim domku! Ej, jakim twoim domku? To jest to mój jest domek! To jest moja nowa siedziba teraz! Jaka... Ej, co? Widzicie, co tu się dzieje? Ej, zostawcie łapkę w górę, serio! Kapeluszniku! Czy masz dla mnie grzyby? Co się dzieje? Ej, kapeluszik, dawaj grzyby! Ej, ty! Czemu tu jest tyle villagerów? O co tu chodzi? Przyjąłem twój domek, teraz to moja Jak siedziba. To przyjąłeś mój domek? Ej, z jakiej racji? Widzisz te wszystkie duperki? To moje! Ej, ale czemu przyjąłeś mój domek? Jakim prawem? Ej, halo, ja mam za dużo interesu! Ale odbudowałeś to brzydko! Ej, strasznie brzydko odbudowałeś to! Ej, w ogóle chciałem wam, widzowie... Zaproszeni. Widzowie, chciałem wam pokazać zmiany, jakie naszły w moim domu, bo dużo zrobiłem na live, ale no niestety, jak widzicie, wszystko się spaliło. Ej, pocieszcie łapką w górę, bez kitu. Ej, bardzo niefajnie. Jeszcze jakiś, kurde, wieśniak. Ej, ty, gościu, gdzie ty jesteś? Dosłownie wieśniak. O co ci chodzi? Jestem dosłownie w swoim biurze. To jest twoje biuro! No, możesz wejść do środka. Czajcie typa? Typ zrobił sobie z mojego sklepu biuro. Ej, z tego biura. Ej, no co? Tragedia. Ja pierwszy mnie pozwał. Ej, no zabiłem cię, stary, bo spaliłeś mi chatę. I to na kanale u dealerka może sobie zobaczyć. Kto pozwolił ją wybudować? No, ja sam sobie? Co mówiłeś, Karol? Powiedz, że mogłeś tu wybudować domek. Mogłem tu wybudować domek, stary. Wcale nie! Ej, dobra, Karol, pomożesz? Możesz odejść, Marcin? Chodź na chwilę na bok. No, co jest, stary? Okay, słuchaj. No? Co robisz z typem, jeśli pali ci twój dom, zabija ci rodzinę, jeżeli cię dręczy, dokucza? Co robisz? No stary, zabijam go! Nie. Pozywasz go na 100 tysięcy złotych. Pozwać go, mówisz? Ej, ale nie mamy na ferajnie sądu. Ale, stary, możemy zrobić specjalnie sąd. Robimy sąd? Na 100 tysięcy złotych, się podzielimy na pół. Dobra. Podzielimy się na pół. No dobra, to jeszcze dogadamy, Karol. To jeszcze dogadamy. Mój pomysł. No dobra, okej. Okay. Jakby. No dobra, pasi mi to. Ale jakby. Ja bym chciał chociaż odzyskać swoje itemy. Czekaj, bo ja muszę Ej, co jest? On zabudował to. Czekaj, ja muszę to. Patrzcie, on na Shulker Boxa. Patrzcie, ja mam elitrę nawet. Elitrę mam, bo byłem w Endzie na live. Patrzcie. Mogę? Ej, to już moja elitra. Ej, nie. Nie może tak być. To już moja. Mój Shulker Box, dobrze, mamy Shulker Boxa chociaż. No już musiałem zabierzeć ci, mordo. Ej, gdzie zmykacie? Gdzie czmychacie stąd? Ej, czyli tak, powiem ci tak, ej, jak ty się nazywasz? Jak ty się nazywasz, gościu? No, ja jestem wódz wioski, jak to? Jesteś wódz wioski. No wódz wioski, okej. Sobie. Wódz wioski, czyli wodzu wioski. Jakim prawem przejąłeś mój dom? Jakim prawem przejąłeś mój dom? Proszę wytłumacz się, bo ja tu czegoś nie rozumiem. Normalnie, tako. Panie wodzu. Tako. Tako, seo, no za was jest. Ej, okej, to jest... A przez jakie u się pisze wódz? Przez otwarte. Okej. Ej, dobra, to... Ej, poznajcie moje koleżanki. Mega brzydkie masz koleżanki, ta chata też jest mega brzydka. Ładniejsza kolego, była, ej, serio ładniejsza. Obrażasz moje koleżanki? Ja jeszcze muszę tutaj, czekajcie, ja wam pokażę, patrzcie. Na tych handlują niczym. Ja nawet zrobiłem na odcinku, kurde, tutaj na live'ie ten, akwarium. Ej, masakra, ostro słabo. Dobra, wodzu wioski, akcja jest taka. No, przez dziurę jedną wielką. Masz kantorek? Ja?
Czy mówisz do wodza? Ej, co jest? Zamknąłem twojego kolegę. Zamknąłeś kolegę? Ej, co jest? Ej, halo, nie. Go tutaj. Ej, nie, zostaw go w spokoju. Dlaczego? Nie przyniosłeś moich grzybów. Halo, Karol, żyjesz? Nie, to jest kantorek. Ej, mogę tam wejść? Tak. No, no możesz, pozwalam tym razem. Pozwalasz, tak? Pakuj się, gościu! Dobra, dobra, sorry. Jesteście oboje teraz zamknięci. Ej, czy naprawdę... Uwięziłem was! Naprawdę wódz wioski nas zamknął, stary? Co jest? Masz coś do jedzenia, Karol? Mam, mordo, trzymaj. Bo, ej, tylko to ja tego ścierwa nie chcę. Ja mam tylko to, stary, musisz zjeść. Nie, no dobra, okej, bo muszę coś zjeść. Ej, nie, dawaj, stary, steaka! Nie mam steaki. No masz, stary, weź, bądź kolega. O nie, kilo! No i stary, co? No i co teraz? Ej, no daj coś do jedzenia. Ej, a ty, wodzu, masz coś do jedzenia? No, mogę twoją duszę opędzlować. Ej, no nie żartuj sobie, daj mi coś do jedzenia, proszę. O, no... Masz, gościu, i nie maruj. O, git. Ej, chciałbym ci tylko poinformować, że jesteś pozwany w sądzie. A no, czaisz? Jestem będziemy się sądzić. Będziemy się sądzić o ten dom. Będziemy się sądzić o 100 tysięcy złotych, człowieku. Ile? Znaczy, nie jesteś człowiekiem. 100 tysięcy, czaisz? 100 tysięcy baksów będziesz mi oddawał. Będziesz mi oddawał hajs, czaisz? Dobra, ja stąd idę, nie, bo to jest przesada w ogóle, nie? Wypad! To jest ostra przesada, ale ja dobra, tak nie odpuszczę, ja tak łatwo nie odpuszczę. No ja muszę tylko jeszcze sobie parę itemów muszę sobie zabrać. Ej, czemu mnie okradasz, gościu? Jak ciebie? Jak przecież to są moje itemy? Marcin, gdzie ty będziesz mieszkać? Będziesz mieszkać pod spodem w piwnicy domu bossa? Nie będę, stary, ja się tymczasowo się wyprowadzę. Możesz jedno piętro zająć tymczasowo, bo ja mam za dużo u ciebie jedno piętro. Ej, to bardzo dobry pomysł, okej, okay, ej, dobra. W takim razie zamieszkamy tymczasowo Karola. A w którym pokoju? Możesz mi pokazać, w którym, bo... To ty wybierz sobie piętro, któryś wolno. Okej, dobra, bo ja bym... Ej, bo ja nie wiem, co ja mam robić. Widzowie, piszcie, co byście zrobili w mojej sytuacji, bez kitu, nie? No. Mordo, ale chcę, żebyś mi dał jedno siodło w zamian. Jedno siodło, no stary, bierz spać, ile chcesz tutaj, możesz spać przez tydzień. Weź se nawet dwa, jak chcesz, mi nie potrzebne. Nie mogę otworzyć, nie. Okej, to ja wezmę jedno siodło, dzięki. Co, stary? Możesz to piętro wyżej. To ja czekaj, ja właśnie... Bo tu jest pusto zupełnie, możesz się urządzić jak gdzie? Chcesz. Czekaj, tutaj... Ej, ja wyższe bym wolał. Ej, co, ty nas śledzisz? Ej, to jest najwyższe piętro. Gdy was śledzę. Ej, on ma zapalniczkę, co ej, jest? Ej, nie spadaj, nie psuj mi domu. Słuchaj, poczekaj, jeszcze nic nie zrobiłem. Co jest? Co tu się dzieje? No. Ani się basz. Ej, on jest wkurzony chyba, stary. Ani się basz. Zapomniałem! Ej, to co spadaj. Jest z typem? Typ jest ostro poryty. Przejął mi chatę. Ej, Karol, ja tutaj chcę. Tu będzie mi dobrze. Na wyższym piętrze? Tak, tu będzie okej. Okay. Ja tu ci dokończę ten domek. Jest wygodne, bo masz, wiesz, przejście tutaj, wiesz, no, co jest. No, i stary, kolejka. Ale ja nie mam ej, tutaj... Ej, już pamiętam! Znowu on tu przyszedł. Co jest? Macie może... Ale z niego żółty. Co mamy? Papier! Papier, ja ci nic nie dam, przejeźdź mi chatę, gościu, idź stąd, Boże, ej, typ jest, nic nie będę od ciebie chciał, ej, typ jest ostro nachalny w ogóle, co jest? Kurde, ej, nigdy więcej eksperymentów w Minecraft, naprawdę, no to widzowie. To pomysł, przyznaję, ale wiesz, jakby... Stary, straciłem chatę, czaisz? Dzisiejszy odcinek jest mega smutnym odcinkiem. Musicie zostawić łapkę w górę, żeby mnie pocieszyć ale jakoś, bo... popatrz, stary, zostaliśmy współlokatorami, to jest plus. No tak, niby popatrz, tak, mordo, nigdy no, nie miałeś tak wygodnego połączenia z resztą Ferajny, jak łódkami. Łódkami? Jakimi? Aha, no... Ale stary, mój dom! Jeździłeś tak, tu? jeździłem na live'ie. Ale mój dom, popatrzcie na mój dom teraz. Jest cały przejęty przez villagerów. Jedna wielka kupa. O, jeszcze on tam gdzieś lata. Typ jest ostro. Na fowie patrzę, stary, na przybliżeniu, wiesz? Co się dzieje w moim domu? Ja powiem do ciebie, stary, żeby cię zobaczyć. Też tak jak ty. Stary, nie możesz, nie spychaj mnie. Nie chciałem cię spychać. Tak, jasne. Ej, typ sobie łazi. Jeszcze rozwala mi moje krzaki, co jest? Nie, bardzo niefajnie. To się dziwnie, powiem tak, to jest niezręczne. W sensie, nie wiem, czego się spodziewać teraz, Karol. W sensie, musimy go się jakoś pozbyć.
Ale musimy się go ewidentnie jakoś pozbyć. Może ktoś ma w komentarzach jakieś sposoby domowe, jak się pozbyć. No, jak się pozbyć villagera, słuchajcie, z wioski. Dawajcie znak w komentarzu, bo to jest bardzo no, ważna wioski. Sprawa. Nie takiego wodza zwykłego. Wioski. No raczej nie wodza wioski. Co wy spiskujecie tutaj? No, przeciwko tobie. Patrz, jaka dziura tutaj jest. To jest właśnie twoja... To jest właśnie twoja... Ej, nie naprawiaj tego! Ej, to nie byłem ja! Nie było takich dziur. Ej, co jest? Przecież to nie byłem ja! Czaisz? Zacząłeś wojnę. Zacząłeś wojnę. Jaką wojnę? Ty też żeście się wprowadzili do mojej wioski. Co jest? Ej, no nie wytłumaczysz typowi. Dobra, ja muszę... Panował tutaj porządek. Idziemy szybko po itemki, póki typ nie widzi, że tu weszliśmy. Ja to będę... Ja będę zajmować. Zajmuj go, no. Proszę tutaj. Weźmy najpotrzebniejsze. O, gdzie jesteś na pewniku? Mam pomysł, jak wyeksterminować resztę ferajny. Tutaj, o, to melony zrobić? Weźmiemy melony. Nieważne, pomóż mi, panie wodzu. Tu mamy, nic nie mamy. O, to diamenty celuje. Wezmę. Diamenty ja nie umiem wezmę. Żyć. Łóżko wezmę do Karola, no, bo się przyda. Jedzenie wezmę. O, proszę bardzo. Czy coś jeszcze mam do wzięcia? O Jezu, chyba jest nie. Mi niedobrze. Chyba nie, dobra, czemu? Ej. Dobra, czekajcie, czy tutaj coś mamy do zabrania? Nie, dobra, ej, mam nadzieję, że typ nie widział, że jesteśmy tutaj. Okej, dobra, idziemy czysto sobie. Czysto nacerowane, pyk, idealnie. Co, naprawiłeś tutaj. Tą drogę, naprawdę, ja bym nie na... co się tak... Nie ma co, co jest? Ej, ty żygasz kowadłem? Co się dzieje? Czemu to ej? Robi? O co to chodzi? Ja go nie rozumiem. Niedobre to jedzenie w twoim domu. Okej. Okay. Otwierałeś podłogę chyba. Wciągnąłem kowadło przez przypadek. Myślałem, że to grzyby. Robi się coraz dziwniej. Coraz dziwniej się robi, naprawdę. Ej, Karol, czy ty dalej będziesz to... Ty naprawdę chcesz naprawiać całą wioskę temu typowi? Ty się go boisz, czy co? O co chodzi, stary? No tak, spalił ci chatę, no nie? To jest miarę logiczne, że się go boję. Ej, w sumie prawie spalił ci twoją chatę, to też. No właśnie, to też tym bardziej, wiesz, się trochę... Ej, kurde, ja nie wiem, co ja mam zrobić. W sensie, mój dom, mój sklep, czajcie? Nie mam już sklepu, chwila, w Minecraftowej chwili poczekajcie! Co jest? Pamiętnik znalazłem! Pamiętnik? Jaki pamiętnik? No tu jest napisane... Darmianka! Darmianka! A Damianka! Nie umiesz czytać. Darmianka, tak! Ej, co się dzieje? Ale co o Damianka? O co ona tu jakieś głupoty pisze, o jakimś doknesie coś? A, no to o jakimś doknesie, no tak, no tak. Że zdradza ją z jakimś dealerkiem! Dealerkiem. Ej, oddaj mi to, daj mi to. Ej, zaraz, nie oddawaj, nie oddawaj, nie oddawaj mu, nie oddawaj mu, nie oddawaj, nie oddawaj mu. Trzymaj siodło, daj mi to. Nie mogę. Czytaj dalej, czytaj dalej, wodzu, czytaj dalej, czytaj dalej, tak, czytaj dalej, Całowaniu. TNT ci dam, TNT ci dam. Nie słuchaj go wodzu, przeczytaj po prostu ten pamiętnik, przeczytaj ten pamiętnik, proszę. Nie, ja nie umiem czytać, zwariowałeś? Ale to przed chwilą przeczytałem. Hieroglify. Okej. Okay. Mogę? No wymyślić. Ej, Karol, możesz to jakoś wytłumaczyć? No to że on zmyśla. Wierzysz mu? Wcale nie. Znaczy, no, jakby... Darmianka ma blond włosy, nie? Po co się tym chwali, ale tak jest napisane. Okej, ej, stary, ewidentnie coś w tej książce jest. Nie, mogę ją zobaczyć? Mówi, że lubi wąchać stopy, to tak jak ja w sumie. Może fajna co to jest? Ej, czy... Ej, bardzo mi się to nie podoba. Ej, halo, ty, gościu. Co? Akcja jest taka. Daj ten pamiętnik, ja go przeczytam. Ej, nie dam, wypad. Daj ten pamiętnik, ja chcę go przeczytać. Ja chcę zobaczyć, co tam jest. Ej, nie uciekaj. To są głupie żarty. Przestań, Marcin, ci dawać. Głupie żarty. Mi się wydaje. Ale skąd on by wiedział o Damiance, jak on jej nie widział na oczy nawet? No, widocznie widział. Na swoje wielkie oczy. Damianka mówi tu o jakimś doknesie coś. Ale widocznie... czy spotkałeś kiedyś Damiankę w ogóle? Nie, ale tak jest napisane. Okej. No Marcin, wierzysz mu, pozywasz go i wierzysz mu. Nie, ja mu nie wierzę, stary, nie wiem, ale to wie, jakby typ jest ciepły. Typ jest od wczoraj. Okej. A co tam jeszcze pisze? Możesz przeczytać do końca. Ja jestem chyba ciekawy nic tam po nie prostu. Jest napisane. Jakby... Ja jestem po prostu ciekawy, co tam jest napisane. Nie wiem, mówi o jakichś nogach w rosole. Ze wkładek. Nie, nogi nic w rosole. Nikt nogi nie miał w rosole. Jarka jest dziwna jakaś, no. Tak, bez sensu, nie ma co, okay, nie ma co czytać, nie, wodzu? Okej, okay, dobra. Może dasz mi książkę, słuchaj, wodzu, okej? Okay? Nie, dawaj, mi ją daj. Ale tutaj rzecz źle napisane. Co jest, co? Podobno, tam Jarka mówi do tego Darknessa warchlaczku. Co jest? Czemu ona mówi do niego warchlaczku?
Nie wiem, ale teraz mi się wydaje mi się, że zmyślasz, stary. Mi się wydaje, że nie, no tak jest napisane tutaj w książce. No to pokaż książkę. Nie pokażę. Nie poka... Ale czemu nie pokażesz? Ej, Marcin. Pokazywałem, jak byłem mały. Co jest? Potrzebuję, żeby zrobić ci fotkę. Weź tak stół tutaj, gadasz z nim po prostu. Stary, on poszedł. Okej. Ej, weź tak tu stój, Marcin, weź tu stój. Ale to 5 zł za fotkę, kolego, nie ma nic za darmo. Nie gadajcie, ja nie przeszkadzam. O co chodzi w ogóle? Czy on to kameruje? On ma jakiś kanał, czy o co mu chodzi? Ja nie wiem. Wodzu, musisz opuścić mój dom. Możemy to polubownie załatwić. Stój tam, Marcin, gdzie stałeś? Możemy to polubownie załatwić. Twój kolega zrzuca ci kowadło na łeb. No wiem, właśnie, coś jest... Nie, mi się bagułuje, nieważne, Marcin. Co ty robisz? Ej, nie będę już tam stał, bo to dziwnie się zachowujesz, Karol. Kapelusz, chcę chyba zataić jakieś informacje. Nic nie chcę zataić. Wodzu, możemy to polubownie załatwić, możesz mi oddać po prostu dom, a ja ci wybuduję twój dom. Co ty na to? Co jest i czemu ty chcesz mnie zabić, Karol? O co ci chodzi? Co tutaj tak śmierdzi? Cały czas... Przypadki jakieś. Marcin, o czym ty gadasz? Cały czas, stary, kowadło na mnie spuszczasz. No nie wiem, to jest... Ej, ja nie wiem, czy ja chcę u ciebie mieszkać, stary, jak ty takie rzeczy robisz. Flop ze mnie, stary, nie, spoko, nie przejmuj się. Ej, nie, ja, stary, nie chcę u ciebie mieszkać, bo ty kowadło, stary, na głowę kolegę rzucasz. Nie, ale jest niechcący, mordo. Jak niechcący? Cały czas rzucasz. Ej, dobra, czytaj, co jest w pamiętniku, dawaj. Nie, ja nie czytam, tak za darmo, zwariowałeś. Dam ci melona. Melona? No, masz. Nie, albo... no, o, dobra, ej, czekaj. O, czekaj, ja ci dam emeraldy, ale bo... Nie, takich to nie lubię. Ja wiem, co ty lubisz. Lubisz emeraldy. Idziemy szybko, mordeczki, wykopać blok emeraldów. Musimy no, emeraldy to raczej, że lubię, pewnie. Tutaj to, cyk. O, proszę bardzo, patrzcie. Daj mi ją. Dasz mi ją? Ale co jest? O czym oni tam rozmawiają? Jak powiem u DXD, to co? Pomogę ci zniszczyć Ferajny, po prostu daj mi tą książkę. Dobra! Ej, co dobra. Jest? Daj mi tą książkę, nie może być. Dobra, to nie powiem mu o DXD! Ej, co się dzieje? Ej, chłopaki, ja wszystko słyszę! Co jest? Wszystko słyszę! Ej, nie dawaj mu tej książki! Masz lawę? MWczka, masz lawę? Nie mam lawy. Ej, daj tą książkę, mam 9 emeraldów dla ciebie! Nie mam żadnej książki, elo! Ej, co jest, ty przepad? Ej, Karol, czemu on zniknął? Ej, gdzie ty jesteś, Karol? Nie mogę ci powiedzieć. Ej, stary, czemu ty wziąłeś od niego tą książkę? Co w niej jest napisane? Halo, Karol! Ej, gdzie... Co tu się dzieje? Ej, najdziwniejszy odcinek chyba na tym kanale, naprawdę. Ale dobra, słuchajcie, piszcie w komentarzach, co robimy z tym wodzem wioski, bo ewidentnie typ odwala. Mój domek został przejęty. Nie wiem, czy chcemy mieszkać u Karola, bo to nie jest zbytnio dobry pomysł. Więc piszcie w komentarzach, co mam robić, bo ja nie wiem, naprawdę. I pamiętajcie, że codziennie o 19 są live'y. Ale będzie ciężko odbudować ten dom. Nie wiem, czy nie zaczniemy w ogóle nowego domu budować. Zaczynałem odcinek z Karolem, jestem teraz sam. No cóż, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie ten kanał, widzimy się już jutro. No i pocieszcie mnie jakoś w komentarzach, bo mega dziwna akcja. Trzymajcie się, na razie i elo! Puh!